Droga współpracy regionalnej ma duże znaczenie dla całego miasta. Całkowicie odmieni ona wizerunek tej części miasta, ponieważ daje bardzo mocne impulsy rozwojowe. Pozwala zagospodarować dziesiątki hektarów terenów inwestycyjnych wokół węzła Jeleń oraz daje szansę na powstanie nowych. Droga współpracy regionalnej w znakomity sposób ułatwia dojazd tak z Jelenia do centrum, jak i z centrum do Jelenia. Będzie również bardzo istotnym szlakiem tranzytowym obsługującym gminną strefę aktywności gospodarczej. Trasa skomunikuje węzeł Jeleń z drogą krajową nr 79 i w ten sposób z węzłem Byczyna, dzięki czemu tereny inwestycyjne w gminnej strefie aktywności gospodarczej zyskają pełną obsługę komunikacyjną, mimo tego, że zjazd na autostradę w kierunku Krakowa na węźle jeleńskim nadal pozostaje zamknięty. Gdybyśmy kilkanaście lat temu mieli drogę współpracy regionalnej, nikt by nie pomyślał o tym, że można zamknąć węzeł jeleński. Dziś ta droga potrzebna nam jest również po to, żeby można było otworzyć węzeł autostradowy Jeleń we wszystkich relacjach, również tych do Krakowa. Korzyści z wybudowania DWR-ki odczują także sami mieszkańcy Jelenia. Droga współpracy regionalnej to element układu drogowego, który w zamyśle ma połączyć Jaworzno z Oświęcimiem i dać kolejny, nowy, świetny szlak komunikacyjny. Droga współpracy regionalnej to najlepsza trasa krzyżująca się z autostradą na jej płatnym odcinku. Jest nowoczesna i bezpieczna. Przy jej budowie zastosowano najwyższej jakości materiały, przez co jest ona bezpieczna zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. Droga współpracy regionalnej powstała dzięki wsparciu Wspólnoty Europejskiej. Do każdej wydanej przez miasto złotówki Unia dołożyła 4 złote. Dofinansowanie w kwocie 34 milionów złotych zostało udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Udało nam się z funduszy wojewódzkich uzyskać duże dofinansowanie. Dzięki temu kolejny odcinek drogi w taki duży sposób nie obciąża budżetu. Priorytet 7. Transport. Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 40 milionów złotych.